Na tym przykładzie pokażę, jakie są skutki działań w działalności gospodarczej, które są przeznaczone do ponownej sprzedaży. Tu mam przykładowe cztery operacje, z tym związane z konkretnymi kwotami liczbowymi, i na tym przykładzie to rozpiszę. Zapraszam do oglądania. Operacja numer 1 brzmi: przygotowano program komputerowy, który będzie dalej sprzedawany wielokrotnie. Przygotowanie oprogramowania jest dodatkowo działalnością produkcyjną, a całkowite koszty związane z tą pracą nad programem wynoszą 60 tysięcy złotych. Co dalej z tym zrobić? Jeżeli mamy rozliczenie międzyokresowe kosztów, to już wiemy, że tyle pieniędzy wydano na to, żeby ten program wytworzyć, a my w tym momencie zaczynamy już rozliczać te koszty. A więc możemy uznać, że przenosimy z konta rozliczenie międzyokresowe kosztów zebrane pieniądze wydatkowane na ten program i nazwiemy je, tutaj je wyksięgujemy, a na koncie produkty jako programy komputerowe zaksięgujemy na koncie aktywnym i staną nam się w tym momencie pewne aktywa już istniejącymi. Teraz operacja druga. Zarejestrowano faktury dotyczące sprzedaży licencji na oprogramowanie, a całkowita wartość faktur to 70 tysięcy plus VAT i zastosowano uproszczenie, ponieważ każda faktura może być sprzedawana oddzielnie i udokumentowana. Oznacza to tyle, że mamy w tym momencie na pewno, jeżeli my rejestrujemy fakturę, to powstaje nam na koncie rozrachunki z odbiorcami dodatkowa kwota, właśnie wynikająca z tego, że sprzedano na koncie przychody ze sprzedaży, oczywiście odnotowana wartość przychodu netto 70 tysięcy, zawsze przychody po stronie kredytowej. Tu jest VAT naliczony, tu jest należny, a więc należny przy sprzedaży w wysokości 23 i w tym momencie my jako firma mamy dodatkową należność w wysokości przychodów uwzględniających podatek VAT. A więc na koncie rozrachunki z odbiorcami pojawia się dodatkowa kwota 86 100. Operacja numer 3. Zgodnie z uproszczeniem tej operacji drugiej podano koszty wytworzenia programu, które odpowiadają wartości sprzedaży netto i wysokości 55 tysięcy. Co to nam daje? To, że jeżeli my jakby sprzedaliśmy licencję, to uznajemy, że mamy teoretycznie oczywiście jakby tutaj sprzedane produkty na przykładowe 55. Wiem, że program komputerowy można sprzedawać wielokrotnie, ale w takim zadaniu uznajemy, że mamy produktów na 60, część produktów musi nam zejść, na przykład na kwotę 55 tysięcy, uznajemy je jako wyksięgowany, jako koszt własny sprzedaży, właśnie związany ze sprzedażą tych produktów. I operacja czwarta mówi, że po 4 latach od powstania tego programu komputerowego te wydatki związane z jego tworzeniem, czyli zobaczcie, tutaj pozostałe 5 tysięcy, uznane zostały jako koszty odpisane i zaliczone do kosztów. A więc my w tym momencie do kosztów pozostałych, bo tutaj nie mam tej ostatniej informacji, a więc oznacza to, że pojawia się pozostała kwota 5 tysięcy wysokości kosztów operacyjnych i stanowi ona sposób na wyksięgowanie tutaj ze stanu ostatecznie brakujących 5 tysięcy i uznania tej kwoty jako pozostałych kosztów operacyjnych.